Władimir Putin to jest postać, która w rosyjskiej polityce odgrywa fundamentalną rolę od ostatnich ponad już 20 lat. No i jak to można żartobliwie trochę powiedzieć, czy w takich sprawach można żartować, to inne pytanie. No, nic nie trwa wiecznie. No i pytanie, jak długo jeszcze Władimir Putin będzie w stanie dzierżyć stery rosyjskiego imperium? No i kto mógłby Putina zastąpić? To już częściowo odpowiedziałem na to pytanie. Wydaje mi się, że takim jedynym ograniczeniem tego, jak Putin może dalej długo rządzić, to jest stan jego zdrowia, bo wydaje się, że faktycznie coś jest na rzeczy w tych wszystkich plotkach o tym, że choruje, że ma różnego rodzaju problemy. Więc to jest jedna rzecz. No druga, szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że on jednak do końca tej obecnej kadencji dotrwa. Natomiast mimo tego, że zmieniono konstytucję w takim kierunku, że mógłby ubiegać się o jeszcze kolejną kadencję, że jednak tutaj będzie chciał chyba powtórzyć troszkę manewr wykonany przez Borysa Jelcyna w 1999 roku, więc przekazać stery rządów komuś młodszemu, oczywiście w zamian za pełne gwarancje bezpieczeństwa i pewnie nie tylko jego, ale też ludzi z nimi związanych. To tak samo jak było w przypadku Jelcyna i Putina w 1999. Oczywiście no Jelcyn już, ta nowa władza, że tak powiem, nie ruszała Jelcyna, jego interesów czy jego rodziny, natomiast i części jego bliskich współpracowników, natomiast jednak częściowo tam Putin nie dotrzymał chyba słowa, bo z częścią tych ludzi kojarzonych z Jelcynem, chociażby Borys Bieryzowski, no to on jednak się później, tak powiem, dość bezwzględnie rozprawił. Więc jeśli tutaj miałby przeprowadzić taki manewr, to musi być w 110 wręcz procentach pewien, że tutaj włos mu później z głowy nie spadnie. Natomiast kto mógłby go zastąpić? No mówi się o pewnej grupie młodych, może nie młodych, no ale młodszych od niego, przynajmniej o jedno pokolenie ludzi. Niektórzy wywodzą się oczywiście ze służb specjalnych, głównie z Federalnej Służby Ochrony. Byli w jego najbliższym otoczeniu, w ochronie chociażby Aleksiej Dumin, który jest teraz gubernatorem Tuły, a który w międzyczasie pomiędzy służbą w Federalnej Służbie Ochrony też jeszcze zaliczył, że tak powiem, resort obrony, gdzie pełnił dość istotną funkcję i odegrał pewną rolę też w aneksji Krymu, więc zdobywał różnego rodzaju doświadczenia. Jest jeszcze chociażby Jewgenij Zinniczew. Jest kilka nazwisk, głównie związanych ze służbami, ale też nie można wykluczyć, że w którymś momencie pojawi się zupełnie inna postać, inny kandydat, niekoniecznie wcale wywodzący się ze służb, który mógłby zostać właśnie następcą Władimira Putina. Wydaje mi się, że tutaj my rozmawiamy o tym, jak długo Putin może jeszcze rządzić, ale moim zdaniem istotniejsze jest inne pytanie, jak długo ten system, który on zbudował, może jeszcze przetrwać. Bo to można wymienić, powiedzmy, kapitana okrętu, natomiast jeśli ten okręt już przypomina taką starą, zmurszałą łajbę, no on w którymś momencie pójdzie na dno, więc wymiana samego prezydenta to jest jedna rzecz, a druga pomysły na, powiedzmy, jakieś takie przeformatowanie tego obecnego reżimu. Oczywiście to się może skończyć tak jak ze Związkiem Sowieckim. Andropow już próbował go przeformatować, dzieło jego próbował kończyć i Gorbaczow. No skończyło się katastrofą i tego też nie można wykluczyć w przypadku teraz tego rosyjskiego reżimu. Jeszcze trzecia ważna kwestia, jeśli mówimy ewentualnie końcu rządów Putina, czy jakiejś końcu tego reżimu, powiedzmy, w sensie takiego czekistowskiego systemu, kleptokratycznego przede wszystkim, to bym podkreślił, bo też od wielu lat powtarzałem, że to nie jest tak, że Władimir Putin i jego przyjaciele przejęli władzę i politykę prowadzą w ten sposób, żeby Rosja została supermocarstwem. To jest tylko narzędzie. Tak naprawdę chodzi o długie rzędy zer na kontach ludzi związanych z Putinem, czy jego samego oczywiście.
Ta trzecia ważna kwestia to jest, czy i jak mogłaby się zmienić postawa Rosji wobec Zachodu i też może co ważniejsze, postawa tych głównych zachodnich graczy wobec Rosji. Bo ja się obawiam jednej rzeczy, że można wymienić Putina, wstawić kogoś bardziej, powiedzmy, wizerunkowo liberalnego, a który tak naprawdę nieszczególnie zmieni właściwie politykę rosyjską, która na jednak, moim zdaniem, jesteśmy skazani tu na wieczną rywalizację i problemy z Rosją. Natomiast taka wymiana spowoduje, no, otworzy drogę do jakiegoś kolejnego, jeszcze głębszego resetu niż to było kiedyś. I wtedy kiedy, jeśli Waszyngton, czy Paryż, czy Berlin się dogadają z Moskwą, no to nie możemy mieć wątpliwości, że odbędzie się to głównie kosztem takich krajów jak chociażby Ukraina czy Gruzja, ale też w jakiejś mierze jest to niebezpieczne dla Polski, a jeszcze pewnie bardziej dla trzech krajów bałtyckich, więc tego trochę się obawiam i pamiętam też pisałem tekst o Aleksieju Nawalnym, o jego poglądach, chociażby na politykę zagraniczną, bo o tym się mniej mówi. No, bo mówię, tak jak wspomniałem, na Zachodzie już jest postrzegany jako bohater, który rzucił wyzwanie Putinowi, natomiast jego poglądy na politykę zagraniczną są dość ciekawe, bo on mówi, dla mnie głównym kryterium prowadzenia polityki zagranicznej to jest to, żeby Rosjanom żyło się lepiej. No. Można to i w ten sposób sformułować. Mówi, że on by nie prowadził, nie chciałby utrzymywać sojuszu z takimi satrapami jak, nie wiem, Maduro w Wenezueli czy Assad w Syrii. Ale dlaczego? Nie dlatego, że są jakimiś mordercami, czy że prowadzą swój kraj na skraj zagłady jak Maduro, czy mordują swoich rodaków jak Assad, ale dlatego, że to się finansowo nie opłaca, po prostu. On też mówi jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, stosunek do innych krajów postsowieckich. On to nie jest tak, że on mówi, to są suwerenne państwa, niech prowadzą własną swoją politykę. Nie, on też chce, żeby właśnie tutaj Moskwa wywierała jak największy wpływ, żeby one się dalej znajdowały w strefie wpływów rosyjskich, tylko oczywiście chciałby używać innych narzędzi, nie siły czy korumpowania elit, tak jak to robi Putin, ale w inny sposób, czyli powiedzmy taka soft power, atrakcyjna kultura, atrakcyjny system demokratyczny, bo oczywiście Nawalny mówi o tym, żeby w Rosji wprowadził prawdziwą demokrację. Nie wiem, no jeszcze kolejny przykład, no, pokazujący jak naprawdę niewiele wiemy o prawdziwych poglądach Nawalnego i jak naprawdę niewiele wiemy o tym, jakby wyglądały jego potencjalne rządy. To jest na przykład kwestia stosunku jego oceny relacji między centrum, czyli Moskwą, a podmiotami Federacji Rosyjskiej. Bo jak wiemy, oczywiście Rosja to nie jest jakiś tam jednolity kraj zamieszkany głównie przez Rosjan, tylko to jest kilkadziesiąt różnych podmiotów, od muzułmańskich republik północno-kaukaskich po kraj chabarowski czy po autonomiczny okręt niemiecki na północy, więc no, na pytanie o to, jakby on to rozwiązał i to wywołało oczywiście niepokój, chociażby w Tatarstanie, to on powiedział, że on by przekazał więcej kompetencji z Moskwy do poszczególnych miast lub rejonów. Teoretycznie, oczywiście, czy jest to decentralizacja? Oczywiście w pewnym sensie tak, tylko że on w tym momencie tak jakby omija te podstawowe podmioty Federacji Rosyjskiej, czyli te republiki chociażby narodowe, jak Tatarstan chociażby, jak te wspomniane republiki z Północnego Kaukazu, więc de facto on w ten sposób je osłabił. Osłabiłby władzę poszczególnych tych obszarów, więc ostatecznie to by wyszło, efekt byłby taki, że de facto ten kraj byłby jeszcze bardziej scentralizowany, przynajmniej w sensie takim nieformalnym, ale na pewno faktycznym. Jeśli się osłabia poszczególne, no bo Federacja Rosyjska może ewentualnie pękać, czy się rozpadać według tych linii podziałów, czy tam republik, prawda? Natomiast jeśli się osłabi te republiki, a przypomnę, że w latach 90. przecież Tatarstan naprawdę w pewnym momencie na poważnie mówił o ogłoszeniu niepodległości.
przypomnę Czeczenię, tak? Gdzie, wojną. Jak to się skończyło. Więc tutaj to jest kolejny przykład tego, że wbrew pozorom te poglądy Nawalnego po pierwsze nie są do końca jasne, a po drugie to wcale nie jest tak, że gdyby nagle Nawalny zastąpił Putina na Kremlu, to nagle by wszystkim żyło się lepiej i szczęśliwiej, a już szczególnie, żeby na tym skorzystała chociażby Polska. No i tutaj jakby pozwoli pani, zarówno państwo, że przerwę, bo myślę, że to krótkie pytanie, ale bardzo obszerna odpowiedź pana Grzegorza Kuczyńskiego, eksperta Fundacji Warsaw Institute, pokazuje, że rozważania, czy też próba symulacji tego, jaka jest przyszłość polityczna Władimira Putina, przede wszystkim tego systemu, który stworzył, jaką w tym rolę odegra Aleksiej Nawalny, są to obszary badań, obserwacji, które są bardzo ciekawe, dlatego tym bardziej zapraszamy do szerszej wersji rozmowy z naszym gościem. Panie Grzegorzu, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.